Zbliża się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z tej okazji odwiedziliśmy klasztor sióstr nazaretanek w Komańczy, gdzie w latach 1955-1956 prymas tysiąclecia był internowany. No jest to bardzo wyczekiwany dzień dla mnie i jest to bardzo szczęśliwy dzień, że ta beatyfikacja nastąpi. Ksiądz kardynał zasługuje, że tak powiem, na takie wyniesienie i można powiedzieć, cały nasz naród wyczekiwał długo tego dnia. Mamy tutaj kontakty z różnymi ludźmi, którzy przybywają, nawet młodzi, dorośli, to wyrażają swoją ogromną radość, że ten dzień nareszcie nastąpi. My jako nazaretanki, tak mogę powiedzieć, to zapewne patrząc z perspektywy czasu mamy taką radość i pewną dumę w sercach, że ten nasz dom, ten klasztor posłużył księdzu prymasowi, żeby tutaj zdobył siły w tym ostatnim roku jego internowania, żeby tutaj mógł ucieszyć się nawet pięknem tej przyrody, ale też jest jakiś długi dług wdzięczności za to, czego tutaj dokonał też w tym domu, kiedy napisał Jasnogórskie Śluby. Historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy przedstawia wyprodukowany przez telewizję obiektyw dokument fabularyzowany Jako w niebie, tak i w Komańczy. Film jest próbą wyjaśnienia okoliczności, dla których władze PRL-u zdecydowały się na tak radykalny krok. Jednocześnie przybliża codzienne życie prymasa, a przede wszystkim przypomina, jak doszło do powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Wielka Boga człowieka matko, Bogorodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Kiedy w 2017 roku telewizja Obiektyw realizowała produkcję filmu Jako w niebie, tak i w Komańczy o prymasie tysiąclecia, prymasie Wyszyńskim, nie myśleliśmy, że będziemy świadkami beatyfikacji prymasa. Dlatego jest nam bardzo miło, że ten film wpisuje się w proces beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego i tym bardziej jest nam miło, że właśnie w tym dniu, 12 września, o godzinie 21:30 na antenie Telewizji Polskiej, w pierwszym programie Telewizji Polskiej, nasz film będzie emitowany. Dlatego wszystkich zapraszam. Prymas Stefan Wyszyński jest patronem 2021 roku. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin kardynała oraz 40. rocznica jego śmierci. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i w Komańczy. Pragnę, Ojcze, wypowiedzieć to wyraźnie. Powiesz, gdzie jest Komańcza i że ja jestem w Komańczy. Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Raduję się, że wola Twoja jest aż tak potężna. Amen.